Legionowia KZB Legionowo rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu w centralnej drugiej lidze. W trakcie pierwszego tygodnia zajęć zespół miał aż trzech różnych szkoleniowców. Dariusz Banasik w ostatniej chwili zrezygnował z prowadzenia legionowskiego klubu na rzecz Znicza Pruszków. Obowiązki tymczasowo powierzono więc Grzegorzowi Białkowi. W ubiegły piątek klub ogłosił, że w sezonie 2015-2016 Legionowie poprowadzi były trener m.in. GKS-u Bełchatów Maciej Bartoszek. Od pewnego czasu, także to już bym powiedział pod koniec trwającego, który się skończył sezonu. Podjąłem decyzję, że będę chciał wrócić do piłki po dłuższej przerwie i trwały jakieś rozmowy z różnymi klubami. Ostatecznie były jakieś różne propozycje. Ostatecznie tak się złożyło, że znalazłem się w Legionowi. No i tutaj obecnie pracuję. W trenerskim debiucie Macieja Bartoszka Legionowia pokonała na wyjeździe pierwszoligową Wisłę Płock 1-0. Nowy szkoleniowiec nie przykłada jednak wagi do wyników meczy sparingowych. Ja generalnie nigdy, jeżeli chodzi o sparingi, nie skłaniałem się za bardzo na wynik, tak? Bo wynik jest sprawą wtórną, przynajmniej w meczach sparingowych. Wyniki tak naprawdę najważniejsze są w lidze. Mnie w tej chwili interesuje gra, tak? A mamy naprawdę mało czasu, to co jeszcze raz podkreśliłem. Z każdym meczem będzie to lepiej wyglądało i nad tym pracujemy. Pierwszy mecz się skończył, tak jak pan powiedział, wygraliśmy to spotkanie, to też jest ważne, na pewno. Ale tak jak jeszcze raz podkreślę, nie wyniki w sparingach, tak? Wyniki w lidze. Grający w sparingu z Płocką Wisłą Maciej Goliński uważa, że przed startem sezonu jego zespół czeka jeszcze dużo pracy nad wytrzymałością i taktyką. Faktem, no pierwsza połowa wyszli mocniejszym składem i było widać, że my troszeczkę odstawaliśmy jeszcze fizycznie na pewno od nich i taktycznie. No i w drugiej połowie zmienili całą jedenastkę, więc gra zupełnie inaczej wyglądała. U nas były tam rotacje, nie wiem, dwóch, trzech zawodników i akurat Odli strzelił bardzo ładną bramkę. No i dowieźliśmy ten wynik do końca. Maciej Bartoszek na początku pracy w Legionowie musi zmierzyć się z bardzo istotnym problemem. Wliczając juniorów, w kadrze zespołu pozostało zaledwie 12 piłkarzy, którzy w poprzednim sezonie bronili barw Legionowi. Łatwo nie jest, tak, ale to nigdzie nie jest łatwo i podejrzewam, że taki sam problem ma również wiele klubów. Może nie w takiej ilości i może ten problem nie jest aż tak duży, tak, bo tutaj jednak no, brakuje wielu zawodników i to wszyscy o tym wiemy. I to nie jest kwestia dokoptowania jednego, dwóch, trzech piłkarzy, tylko tak naprawdę można powiedzieć, że w tym momencie to szukamy dobrych zawodników prawie na każdą pozycję. Z Legionowi w letnim okienku transferowym na pewno odejdzie 13 zawodników, a mogą do nich dołączyć kolejni, w tym m.in. Szymon Lewicki. Ich zastępcy będą potrzebowali czasu, aby zgrać się z resztą zespołu. No to wygląda, no a co zrobić? No, czasami tak bywa. Trzeba myśleć pozytywnie. Przyszedł nowy trener, ma swoją wizję, przedstawił nam swój plan działania. Jak to ma wszystko wyglądać i musimy to po prostu zrealizować i będzie dobrze. W najbliższą sobotę Legionowian czeka wyjazdowy sparing ze świeżo upieczonym drugoligowcem Radomiakiem Radom. Natomiast 18 lipca rozpocznie się ich tegoroczna przygoda z Pucharem Polski. W pierwszej rundzie Legionowia zagra z trzecioligową Olimpią Olsztynek.